Cześć. Około rok temu, ze względu na potrzebę zdalnego załączania grzejnika, zakupiłem Smart Gniazdo 230 V. Wtedy po raz pierwszy miałem styczność z aplikacją Smart Life, która obsługuje to i wiele innych smart urządzeń. W skrócie, za pomocą tej aplikacji łączymy nasze Smart Gniazdko z routerem Wi-Fi i możemy sobie przez internet z dowolnego miejsca na ziemi włączać lub wyłączać jakieś urządzenia podpięte do niego. W moim przypadku jest to owy grzejnik. Później zamontowałem nocne oświetlenie na elewacji swojego domu i stwierdziłem, że fajnie by było mieć możliwość obsługi tego oświetlenia przez tę aplikację. Zamówiłem z AliExpress za 15 zł smart przełącznik, który doskonale się do tego nadał. Ustawiłem harmonogram i światło zapalało się po zmierzchu i gasło o świcie. Apetyt urósł w miarę jedzenia. Zaciekawiony mnogością różnorodnych czujników, siłowników, przełączników, urządzeń AGD RTV współpracujących z tym systemem, w głowie zaczęły roić mi się pomysły na różne ciekawe i praktyczne rozwiązania. Jako że w głowie miałem wizję zbliżającego się sezonu grzewczego, to postanowiłem zakupić elementy, które pozwolą mi zwiększyć komfort utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach i jednocześnie przyczynią się do realnych oszczędności na ogrzewaniu. Trochę poczytałem, pooglądałem i kupiłem następujące rzeczy. Brama lub inaczej hub Zigbee to niewielkie, estetycznie wykonane urządzenie zasilane 5-woltowym zasilaczem, które umożliwia połączenie do 44 różnych elementów tego systemu, jak czujniki, włączniki, regulatory i tworzyć różne scenariusze oraz zależności ich zadziałania. Zapłaciłem za to urządzenie około 100 zł. Aktualnie, jak co roku, zbliża się na AliExpress wielka promocja 11 listopada i będzie można zakupić to poniżej 80 zł. Link do aktualnej ceny na to urządzenie, jak również pozostałe, znajdziecie pod filmem. Następny element to czujnik temperatury i wilgotności, który kosztował mnie 66 zł. Czujnik zasilany jest dwoma bateriami typu AAA. Dodatkowo zakupiłem do tego dwa różniące się designem, ale w bardzo zbliżonej cenie i identycznej funkcjonalności termostaty grzejnikowe. Każdy z nich kosztował w granicach 100 zł. Zasilane są bateriami typu AA. Te termostaty mają możliwość pracy poza systemem jako samodzielne urządzenia, które można programować przyciskami na obudowie. Oczywiście o wiele wygodniejsze i dające więcej możliwości jest połączenie ich z bramą Zigbee i sterowanie nimi z poziomu smartfona. Aplikacje, które obsługują te urządzenia, to wcześniej wspomniana już Smart Life oraz Tuya. Według mnie aplikacje są identyczne i różnią się tylko nazwą. Teraz pokażę, jak wygląda dodawanie poszczególnych urządzeń. Wcześniej miałem już dodane do aplikacji Smart Gniazdo 230 V oraz inteligentny przełącznik, który załącza mi oświetlenie nocne na elewacji. Po dodaniu bramy Zigbee możemy dodać czujnik temperatury i wilgotności oraz termostaty grzejnikowe. Teraz tylko od naszej wyobraźni i potrzeb zależy, jak te elementy mają działać i jak współpracować. Wystarczy ułożyć sobie logiczny plan i przenieść go do aplikacji.
Termostaty mogą regulować grzejnikiem samodzielnie, możemy poprzez aplikację ustawić obniżanie temperatury na noc lub w godzinach, których nie ma nas w domu, czy zamknięcie zaworu przy otwartym oknie. Oczywiście czujnik z samego termostatu niekoniecznie będzie w stanie poprawnie utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Dlatego w moim przypadku głównym elementem odpowiadającym za utrzymanie temperatury będzie czujnik temperatury i wilgotności umieszczony w centralnym punkcie salonu i to on będzie decydował, co ma zrobić termostat na grzejniku. Aplikacja pozwala nam uwzględniać w tworzeniu schematów warunki pogodowe panujące na zewnątrz, które pobierane są z internetu dla konkretnej lokalizacji. Ja na przykład do załączania oświetlenia elewacji ustawiłem zależność od wschodów i zachodów słońca. Uwzględniając lokalizację osoby, można stworzyć wiele ciekawych i praktycznych scenariuszy. Na przykład opuszczając dom, mieszkanie, nie musimy pamiętać, żeby wyłączyć światło, bo wystarczy stworzyć zależność, że jeżeli zmienimy lokalizację, to inteligentny wyłącznik oświetlenia zrobi to za nas. To samo z temperaturą w pomieszczeniach. Jeżeli opuścimy dom, zawory obniżą temperaturę na przykład o 3 stopnie. Jeżeli wepniemy w to czujniki ruchu, to możemy wykorzystać je m.in. do załączenia alarmu, ale również do zmiany temperatury pomieszczenia czy załączenia światła lub innych sprzętów. Gama elementów współpracujących z tym systemem jest naprawdę imponująca, począwszy od urządzeń AGD jak pralki, lodówki, klimatyzatory, odkurzacze, poprzez elementy zwiększające bezpieczeństwo jak czujniki zalaniowe, dymowe, gazowe, tlenku węgla, termiczne, zamknięcia drzwi, okien, nadzór wideo, urządzenia medyczne, na akcesoriach dla zwierząt kończąc. Daje nam to nieograniczone możliwości konfiguracji różnych scenariuszy i zależności zadziałania. Na pewno będę rozbudowywał sobie ten system o kolejne elementy. Mam już w planach dokupienie uniwersalnego pilota, czujnika dymu oraz ruchu. Smart dom to nie tylko wygoda, ale również bezpieczeństwo. Dodatkowo możliwość konfiguracji obsługi głosowej elementów tego systemu za pomocą popularnych standardów może być olbrzymim ułatwieniem funkcjonowania osobom niepełnosprawnym. Linki do aktualnych cen umieszczam pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!